Do ratusza wpłynął wniosek Doroty Jabłońskiej, kierującej pierwszym liceum ogólnokształcącym. Dyrektorka chce, by magistrat wyasygnował środki na dofinansowanie zakupu komputerów dla uczniów tej szkoły. Nie wszyscy uczniowie mają w domach sprzęt pozwalający na sprawną, zdalną naukę, wynika z dokumentu. Pani dyrektor chciałaby, aby uczniowie mieli wystarczająco dobre warunki do efektywnej nauki w domowych zaciszach. Co na to ratusz? Po analizie samego pisma, jak i też budżetu jednostki, tutaj Wydział Oświaty wskazuje, że placówka w tegorocznym budżecie miała zaplanowane 50 tysięcy złotych na tak zwane poprawę warunków kształcenia. Z tych również środków mogą być między innymi zakupione takie narzędzia, jak chociażby komputery do nauki zdalnej. Te pieniądze po weryfikacji w Centrum Usług Wspólnych wiemy, że jeszcze w całości nie zostały wykorzystane, zatem wskażemy dla pani dyrektor, że między innymi z tego źródła, które posiada w swoim budżecie, może takie zadanie i takie działanie sfinansować. Ponadto również placówka otrzyma dodatkowe 20 tysięcy złotych jako nagroda za bardzo dobre wyniki tegorocznych matur i jeżeli pani dyrektor uzna, że te pieniądze będzie chciała spożytkować właśnie na taki cel, to również i te środki będą mogły być dodatkowo przeznaczone na zakup narzędzi elektronicznych w postaci komputerów czy też innych urządzeń do prowadzenia nauki zdalnej. Wszystko więc w rękach dyrekcji pierwszego liceum. W ślad za tym pierwszym tego rodzaju wnioskiem mogą jednak pójść kolejne. Jak magistrat się do nich odniesie? Każda ze szkół zawsze w swoim budżecie zapisuje środki finansowe właśnie na poprawę jakości kształcenia, poprawę zdolności takich właśnie mobilnych i tak dalej. Zatem takie pieniądze znajdują się w ogólnym budżecie miasta. Natomiast z informacji od dyrektorów szkół, i to jest informacja z dzisiejszego ranka, wiemy, że nikt nie zgłosił żadnych uwag co do przygotowania samych placówek, nauczycieli, jak i problemów z dostępem do internetu pośród dzieci, które już od dziś również muszą wykonywać naukę w formie zdalnej. Zatem na chwilę obecną sytuacja, przynajmniej na tym etapie, wydaje się być opanowana.